Kraina majętnych kupców, świetnie wyszkolonych najemników odważnych kartografów i sławnych odkrywców, czyli o gorącej Tileisów kilka. Jest to region leżący na południowy zachód od imperium, a jego geograficznymi granicami są od północy strzeliste góry Ira, na które oddzielają Tile od Bretonii, od zachodu mamy góry Abasko oraz w przypadku większości prowincji Morze Tileańskie, od wschodu pasmo gór Akusini a od południa rozległe Morze Południowe. Jak widać jest to teren nieprawdopodobnie szczęśliwie usytuowany w Zatoce Morza Południowego, zaś ze strony lądowej ograniczony wysokimi pasmami gór, które skutecznie izolują Tyle od wszelkich zagrożeń ze strony sąsiadów, którzy również przeważnie są przyjaciółmi. Zacznę ich wilczankę od północy. Mamy Brytonie, a więc bardzo honorowy, rycerski i bogobojny naród, który krainom ludzi raczej nie zagraża. Dalej są skaweńsko-krasnoludzko-orcze góry, które są niebezpieczne choć zwykle okresowo. Następnie mamy lasy i knieje leśnych elfów, które izolują się od wszelkich innych ras, choć mimo wszystko sympatyzują z tylańczykami głównie w aspektach handlowych. Następnie mamy morze tilańskie, które... Prócz mnogości przeróżnych statków nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, a można na nim spotkać od okrętów wysokich elfów z altuanu przez łodzie Norsemenów, Arabów czy niezrzeszonych narodem piratów, aż po wielkie czarne arki mrocznych elfów. I choć jest to może zatłoczone, to stosunkowo bezpieczne. Dalej jest to rozległy archipelag drobnych wysepek, które obfituje w niebezpieczne dla niedoświadczonych żeglarzy płócizny i ostre skały, a na lądzie natomiast za górami Abasko można jakieś ziemię Estali. Na północnych, bagnistych ziemiach Tylei grasują armie szczuro ludzi, którzy założyli tam swoją stolicę z Blind, właśnie ulokowaną między górami Irana, a Wielkimi Bagnami. A teraz kilka słów o tym, czy właściwie jest Tylea w aspekcie administracyjno-politycznym. Otóż Tylea składa się z małych państw miast. Nie antyczna Grecja, takich. Prowincji jest 8. Mamy księstwo Miragliano, które e, stanowi północną barierę chronącą ziemi Tilei przed skamieńskimi zapędami ze Skavenblade, oraz kontrolują oni lądowy handel z Bretonią wykorzystując przełęcze na paśmie gór Irana. Poprzez ciągłe konflikty ze Skavenami prowincja ta dysponuje niemałą siłą militarną złożoną głównie z najemników i renegatów imperialnych czy bretońskich. Następne mamy księstwo Trantio, które prócz łączenia na swych ziemiach wezłów handlowych nie charakteryzuje się niczym szczególnym. Można tam spotkać wyroby elfów, krasnoludów, ludzi z dalekiego południa, ale też tych z za morza i często toczy wojny ze swoimi handlowymi rywalami z południa, a więc z księstwem Pawona, które to prowadzi bardzo lukratywne rozmowy z księciami księstw granicznych, ale również z krasnoludami, którzy to pochodzą ze wschodnich twierdz leżących na paśmie Gór Akjucini. Dalej na południe mamy Republikę Remas, która znana jest z potężnych, przepięknych portów skonstruowanych przy pomocy wskazówek wysokich elfów. Znana jest również z azylu dla wielu politycznych wrogów zwaśnionych magnatów tilańskich i choć jest naturalnym gruntem politycznym, to za taki azyl trzeba dość słono zapłacić. Kolejnym jest Republika Wrezo, która charakteryzuje się licznymi, mocno zatłoczonymi miastami i niebywale żyznymi ziemiami, które przez ciasną sieć rozsianych posterunków i twierdz zapewniają bezpieczeństwo farmom. Ponadto Wrezo znane jest z charakterystycznego, bardzo rozbudowanego systemu głosowania, w którym poszczególne partie czy frakcje reprezentowane przez konsuli oraz ich rodzinę mają swoje głosy. Niżej na południu leży księstwo Lucini, które przez najdłuższą linię brzegową no, siłą rzeczy musi dysponować największą flotą, a ciągnąć dalej tę myśl również największą siłą militarną, gdyż to oni głównie dbają o bezpieczeństwo Morza Tilenańskiego, tocząc zażarte morskie boje. Pośrednio graniczą również z księstwami granicznymi, a to tym bardziej utwierdza w przekonaniu o słuszności utrzymania dużej armii, ich najliczniejszymi oponentami przeważnie są piraci, zamieszkujący niezależną Sartosę, która jest z kolei wyspą wolną od wszelkich podatków i częściowo również prawa. Jest również mekką piratów oraz podróżników rządnych morskich przygód. Ostatnim regionem, który historycznie wciąż powiązany z tilańskimi państwami miastami jest księstwo Toboro, znane w świecie z legendarnego miasta Syren czy miasta głupców. Jest to jedyne państwo-miasto na zachodnim brzegu tyleńskiego morza i poprzez swój nieprzystępny i zdradliwy archipelag małych przybrzeżnych wysepek jest unikany przez wielu żeglarzy, a przez to stał się również ulubionym miejscem znanych, poszukiwanych przez prawo piratów i wszelkich niebezpiecznych odszczepieńców. No okej. Okay. Czas przejść do aspektów socjalnych czy ekonomicznych Tilei. Otóż jest to kraina dysponująca w przeważającej większości bardzo żyznymi ziemiami, które często są łakomym celem dla wielu grabieżców. Przez te nadmiary w pożywieniu oraz dostęp do ciepłego morza bardzo chętnie zaczęli wypływać. W świat. A co za tym idzie? Są znani w świecie z handlu, rzadkimi przyprawami, artefaktami, uzbrojeniem czy magicznymi ingrediencjami, ale też precyzyjnymi mapami mórz i oceanów. W społeczeństwie Tilei rządzi pieniądz, i to on warunkuje status społeczny, jest wyznacznikiem nie tylko zamożności rodu, ale również jego potencjalnego dostępu do władzy czy uzyskania tytułów, takich jak chociażby książę Tilei. A skoro mowa tu o władzy i pieniądzach, to kolejną wartością jest siła, a tą zapewniają regimenty najemników, z których Tilea słynie. Nie są to bynajmniej łowcy głów, czy zwykłe, karczemne osiłki, jak to bywa chociażby w imperium, a za ciężne, świetnie wyszkolone wojsko, które wraz z doświadczeniem i umiejętnościami zapewnia również lżejszą o kilkaset monet sakwę za swoją robotę. W praktyce stanowią zdecydowaną większość sił tylańskich, od morskich korsarzy, przez artylerzystów, po ciężką piechotę, a liczy się dla nich tylko pieniądz. Historia Tilei jest krótka i ściśle związana z wymienionymi wcześniej aspektami. Handel z wysokimi elfami oraz ich ruiny jeszcze z czasów przyjaźni elfio-krasnoludzkiej są elementem podchodzącym wagą pod ciekawostkę, nieźli faktyczny warunek sukcesu Tilei. Sukces tych sprzymierzonych ze sobą państw miast można uargumentować świetnym położeniem geograficznym i rzadkimi, choć niebezpiecznymi zagrożeniami ze strony Skavenów czy Orków. Ponadto, przez to, że Tilea ulokowana jest dość daleko na południu, to odsuwają to od niebezpieczeństwa inwazji chaosu. A co za tym idzie, ludzie mniejszą wagę przykładają do niebezpieczeństwa związanego z mutacją, a to przekłada się na ich częste powątpiewanie w istnienie mutantów czy całego tego zagrożenia z północy. Następnym tematem jest religia i generalnie uduchowienie mieszkańców Tilei. Jako że rządzi tu pieniądz, a historycznie nie wystąpiła tu nigdy persona podobna Sigmarowi, to i religia nie odgrywa tu tak ogromnej roli jak chociażby w państwie świętego Sigmara. Choć większość najemników składa swe modły do Myrmidii lub Shili, które mają albo pomóc mu na polu bitwy, albo w razie ewentualnych kontuzji czy ran szybko doprowadzić do wyzdrowienia. Poza tym, jak można przypuszczać, tam gdzie pieniądz, tam i hazard, a to jest ulubioną domeną Ranalda, który odpowiada za szczęśliwe rzuty, ale też niefortunne inwestycje. Omówienie bardziej szczegółowych grup tajemniczych tylej to zbędne wchodzenie w szczegóły, lecz należałoby wspomnieć o kilku bardzo charakterystycznych postaciach. Pierwszym jest Leonardo da Miragliano, który był wielkim wynalazcą, inżynierem, wizjonerem i pionierem parowych czołgów używanych przez siły Imperium Sigmara. Kolejną postacią jest znana wszem Lucrezia Belladona, która zwana była najpiękniejszą kobietą starego świata, a do tego arcytrucicielką oraz, ważając na słowa tilańskich plotek, Przypisuje jej się nawet umiejętności magiczne. Kolejną postacią jest Mydas, znany z niezliczonego bogactwa. Jest głównym płatnikiem wielu z największych grup najmniejszych Tilei. Ostatnim wartym odnotowania jest Marco Colombo, który zapewnie po zasłyszeniu jego imienia słusznie kojarzy się z Marco Polo lub Krzysztofem Kolumbem i to jak najbardziej słuszne skojarzenia, gdyż ta postać to hybryda tej dwójki. Był to wielki odkrywca, który spisywał swoje opowieści z wypraw, a jedną z takich eskapat dotarł do lustri jako pierwszy z rasy ludzi. I tak dotarliśmy do końca powierzchownego opisu Tilei, krainy wielkich handlowych interesów, żyznych, obfitych w żywność ziem i doskonale wyszkolonych najemników. Mniej oficjalnie można porównać Tyle do starożytnego czy antycznego Rzymu lub Grecji, na którym zapewnie była wzorowana. Pierwsi osadnicy na ziemiach Tilei mieli strasznie dużo szczęścia trafiając na tak odizolowany od wrogów kawałek lądu, a następnie los znów uśmiechnął się do nich, gdy nawiązali oni bardzo przychylne im relacje z wysokimi elfami z Altuanu, ale o nich i o wielu innych w kolejnych filmach.